Dzień dobry. Dzień dobry. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję za możliwość przeprowadzenia z panem wywiadu. Jeśli pan pozwoli, zaczęlibyśmy od kwestii działalności władz samorządowych. Jak pan burmistrz widzi rolę władz samorządowych w naszej gminie? Jak zarządzać dzisiaj w tych trudnych czasach epidemii skutecznie i nowocześnie? Ja się bardzo cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać. Każda taka forma komunikacji z mieszkańcami jest bardzo potrzebna i dla mnie osobiście bardzo miła. Natomiast wracając, czy przechodząc do pytania, które pani zadała, to powiem w ten sposób, że ja jestem zwolennikiem tej teorii mówiącej o tym, że im więcej władzy przekazywane jest do samorządów, tym lepiej dla tego samorządu. To są efektywność i wydajność takich samorządów w tym naszym nowoczesnym wydaniu z odpowiednimi kompetencjami i finansami jest znacznie większa niż w tych systemach wcześniejszych. Gdybyśmy się tam cofnęli do historii, na przykład o idei, kiedy nie funkcjonował wójt ani burmistrz, tylko był na przykład naczelnik gminy, mianowany przez wojewodę, miał zupełnie, w ogóle uprawnienia były troszkę jednak inne niż dzisiejszego wójta albo burmistrza, ale przede wszystkim burmistrz, wójt pochodzący z wyboru mieszkańców jest znacznie bardziej zobligowany i zmotywowany do tego, żeby działać na korzyść tych mieszkańców niż ktoś, kogo mianuje wojewoda czy chociażby premier. Ta samorządność to jest naprawdę takim rozwiązaniem możliwe najlepsze. Natomiast zadała pani jeszcze drugie pytanie. Może pani mi przypomnieć, ponieważ... Jak zarządzać dzisiaj nowocześnie i skutecznie w tych trudnych czasach? Mamy czas pandemii, on wymusił pewne rozwiązania, do których przymierzano się w samorządach. Natomiast samorząd... W sumie przyglądając się całej tej sytuacji pandemicznej, po pierwsze wzrosła ilość profili zaufanych. To pokazuje, że jest możliwość załatwienia wielu spraw bez potrzeby przychodzenia do urzędów. Ale też nie mamy takiej sytuacji, abyśmy mieli jakiś gigantyczny skok tutaj. Myślę, że jeżeli chodzi o takie funkcjonowanie urzędu gminy czy urzędów miejskich w sposób bardziej elektroniczny, internetowy, to tutaj jeszcze mamy sporo pracy wynikającej z tego, że też muszą być odpowiednie osoby na odpowiednim poziomie wiedzy informatycznej, które będą potrafiły się z domu posługiwać w taki sposób możliwościami internetowymi, żeby można było te sprawy załatwić. To jest jakby jedna strona medalu, a druga strona medalu to jest też taka, że też kadra urzędnicza musi być już nie tylko fachowcami z zakresu administracji, ale też również niezłymi informatykami w niektórych przypadkach, żeby sobie samodzielnie móc radzić. Także generalnie pandemia spowodowała pewne nowe rozwiązania. Ale bardziej myślę, że chyba wskazała nam to, jak będzie wyglądał samorząd za, 15, 20, 30 lat, kiedy zinternetowane już całkowicie i swobodnie poruszające się w kwestiach informatycznych młode pokolenie będzie na takim poziomie, że będzie można naprawdę wiele rzeczy tutaj z zakresu internetu używać do tego, żeby takie zarządzanie gminą było bardziej efektywne. Na razie póki co oczywiście parę osób pracowało w tym systemie zdalnym, ale tak naprawdę to pracowaliśmy cały czas w takiej formie, że kontakt z mieszkańcami był ograniczony. Słyszałam od mojego pana profesora, który bardzo często przejeżdża przez Brzostek, że miasto bardzo się ostatnio zmieniło. Zmienił się również poziom estetyki. Również wiele innych osób to zauważyło. Mówi się, że Brzostek posiada nawet na Podkarpaciu jedne z piękniejszych dekoracji świątecznych i nie tylko. Mnie jednak interesowałaby kwestia problemów komunikacyjnych. Mieszkańcy naszych wsi często skarżą się, że jest niewystarczająca ilość kursów autobusowych. Czasem przebywając na mieście trzeba czekać po kilka godzin na kolejny autobus, by móc wrócić do domu. Czy według pana burmistrza istnieją jakieś sposoby na rozwiązanie tego problemu? Pani, przede wszystkim przy pierwszej sposobności, jaką pani będzie miała, proszę podziękować panu profesorowi za ciepłe słowa. Staramy się, żeby miasto, gmina prezentowała się jak najlepiej, więc każda taka forma, która jest zauważona, to cieszy. Natomiast jeżeli chodzi o problemy komunikacyjne, to trzeba tutaj chyba dwa elementy wskazać. Po pierwsze to, co jest w kompetencjach i możliwościach samorządu naszego, czyli komunikacja na terenie gminy.
gminy. I to mamy tutaj, wydaje mi się, rozwiązane w wystarczający sposób, czyli komunikacja miejscowości z samym Brzoskiem. To jest przynależne do samorządu, do burmistrza i to mamy zorganizowane. Natomiast osobną kwestią jest kwestia komunikacji miasta Brzosku i mieszkańców gminy Brzostek z powiatem, czyli z Dębicą. I tutaj jest ogromna rola już starosty dębickiego, który odpowiada za organizowanie tej komunikacji. Jesteśmy po kilku spotkaniach w tej sprawie. Do końca maja mamy przedstawić nasze oczekiwania. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało dalej, ponieważ tak naprawdę wszystkie kwestie związane z rozwiązaniem komunikacji na poziomie powiatu tak w zasadzie powinny się odbyć poprzez powstanie powiatowo-gminnego związku komunikacyjnego, bo taka jednostka ma stosowne uprawnienia, zamocowania prawne do tego, żeby rozwiązywać problemy komunikacyjne w takim szerszym wydaniu. No ale tutaj też się na to składają również inne elementy wynikające z tego, że jeżeli chodzi o miasto Dębice, gminę Dębice, w gminę Żyraków, gminę Czarna, to tak naprawdę dębicki MKS te problemy tam rozwiązuje. Jeżeli chodzi o gminę Pilzno, gmina Pilzno korzysta z połączeń komunikacyjnych, które z Brzostku i z Jodłowej są kierowane do Dębicy, bo Pilzno jest po prostu po drodze. Pomijając fakt jeszcze jeden, dość w sumie istotny, że dwóch przewoźników jest zlokalizowanych na terenie gminy Pilzno, więc oni muszą dojechać do swoich punktów, więc jakby kwestia komunikacji gminy Pilzno też jest załatwiona w inny sposób. Zostajemy w najtrudniejszej sytuacji tutaj gmina Brzostek i gmina Jodłowa. Myśmy z panem wójtem Janigą rozpatrywali taką możliwość, żebyśmy przystąpili do powiatowo-gminnego związku komunikacyjnego w Jaśle, no ale mamy problemy z zorganizowaniem komunikacji właśnie do Dębicy, bo to się wiąże z szeregiem kolejnych zgód, które trzeba dostać. A jak chociażby na korzystanie z przystanków, a to spowoduje opór z kolei innych przewoźników. Więc mamy sytuację tutaj dość trudną, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W tym momencie, tak jak pani wcześniej powiedziałem, przekazujemy te wszystkie informacje do starosta powiatowego. Liczymy, że pewnie w czerwcu takie spotkanie się odbędzie. Myślę, że czerwiec i pies to jest ten czas, kiedy więcej mógłbym pani powiedzieć na temat komunikacji między Brzoskiem a powiatem. Natomiast jak chodzi o Brzostek, to jeszcze raz podkreślam, że mamy kursy zorganizowane praktycznie z każdej strony gminy i ten problem komunikacyjny na terenie gminy Brzostek nie istnieje. Kolejne pytanie, do którego chciałabym przejść, dotyczy aktywności kulturalnej młodzieży, która jest z pewnością dzisiaj pewnego rodzaju problemem. Jaką propozycję widziałby pan burmistrz, jak wykorzystać energię i potencjał, który istnieje wśród młodych ludzi? Jeżeli chodzi w ogóle o aspekty życia kulturalnego, pomijając w tej chwili czas pandemiczny, który nie służył tutaj żadnym ciekawym inicjatywom, no to oczywiście zadanie gminy tutaj jest dość oczywiste, mianowicie my mamy przygotować odpowiednie środki oraz przygotować odpowiednie instytucje do tego, aby mogły taką funkcję pełnić, czyli funkcję kulturalną. I to mamy zorganizowane, ponieważ jest Centrum Kultury i Czytelnictwa. Ono jest odpowiednio zabudżetowane przez gminę, a więc dysponuje i środkami, i możliwościami, żeby takie rzeczy realizować. Teraz tak, Centrum Kultury i Czytelnictwa organizuje jako centrum różnego rodzaju zajęcia kulturalne. A czy to są zajęcia plastyczne, czy to są zajęcia taneczne, czy to jest jakieś kółko teatralne. Tych zajęć sporo się odbywa. Natomiast też mamy parę pomysłów, które mają służyć temu, aby się z tą kulturą można było łatwiej przebić. Po pierwsze, mamy telewizję Brzostek, która jest medium, które może przekazywać i przekazuje wiele interesujących informacji na temat życia kulturalnego, ale też mieliśmy taki pomysł kiedyś Ambasady Kultury i myśmy ten pomysł wstrzymali w związku z wieloma elementami, ale do tego po prostu będziemy wracać, żebyśmy mogli stworzyć takie forum, gdzie będziemy mogli spotykać się i rozmawiać. Bo no my nie jesteśmy jako samorząd w stanie wszystkiego wymyślić. Musimy tutaj stworzyć jakąś platformę współpracy i rozmowę, abyśmy się mogli dowiedzieć, jakie są oczekiwania w tej sferze. Przygniatająca część, podejrzewam, że jest do zrealizowania bez większych problemów nowych pomysłów, które by się pojawiały. No to zawsze są też takie, które gdzie istnieją blokady prawno-finansowe, że nie możemy zorganizować, czy nawet trudno nam organizować
organizować jakieś imprezy za duże pieniądze, które są adresowane tak naprawdę do bezowąskiego odbiorcy. Tutaj też testowaliśmy na terenie gmin różnego rodzaju koncerty. No i też okazywało się na przykład, że trafiają do bardzo wąskiej grupy mieszkańców i tego zainteresowania to nie było. W ostatnich numerach wydanych Wiadomości Brzosteckich ukazała się informacja, w której mieszkańcy gminy mogli się dowiedzieć o pomyśle publikacji albumu ze starymi fotografiami przedstawiającymi życie mieszkańców gminy z czasów przedwojennych i nie tylko. Uważam, że pomysł ten jest znakomity, jednak chciałabym zaproponować alternatywną formułę, która byłaby bliższa dla wrażliwości młodego człowieka. Mogłyby być nią na przykład wirtualne wystawy, galerie dotyczące życia codziennego lub typu Moje miejsce na ziemi, które zaprezentowaliby właśnie młodzi ludzie. Być może kolejnym krokiem byłaby historia mówiona. Myślę, że gdyby powstała taka akcja, z chęcią również wzięłabym w niej udział. Jak pan burmistrz zapatruje się na ten pomysł? Czy w przyszłości byłaby możliwość zrealizowania takiego projektu? To akurat tam się to wiąże, to o czym mówiłem wcześniej odnośnie działalności kulturalnej naszej, że każdy pomysł, który się pojawia, to chętnie go zrealizujemy. Ten akurat o tym pani w tym momencie mówi jest takim pomysłem bardzo interesującym, tylko on wymaga pewnego rodzaju też współpracy. Ja tutaj z ogromną przyjemnością witam pani deklarację i zapraszam na spotkanie z panem kierownikiem Wójcikiem, który jestem przekonany o tym, że będzie zainteresowany, żeby taką formę aktywności kulturalnej zorganizować. No my zbieramy rzeczywiście fotografie, stare fotografie już od dość dawna i przygotowujemy się do wydania w formie papierowej takiego albumu. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby można było to zorganizować w takiej wersji, jakiej pani mówi, czy w ogóle ten pomysł w jakiś sposób rozszerzyć i go realizować. Jeżeli tylko deklaruje pani taką ochotę, chęć i to jak najbardziej, to ja po prostu uważam, że jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, to warto się tym dzielić z nami, bo nikt z nas ani w Urzędzie Miejskim, ani w Centrum Kultury i Dziedzictwa no nie jest jakimś omnibusem, który wszystko jest w stanie przewidzieć. Pojawiają się jakieś nowe trendy, pojawiają się nowe zainteresowania. Dzielcie się Państwo z nami, a my będziemy się do tego odnosić. Jeżeli będzie to interesujące naszym zdaniem i będziemy w stanie to sfinansować, to oczywiście na pewno tak. Także ja już zapraszam dzisiaj Panią na spotkanie z Danielem Wójcikiem, który organizuje wiele ciekawych rzeczy w tym roku. Z tego co wiem, to już się przygotowuje się i wernisaż plastyczny i parę w innych takich imprez kulturalnych, więc zapewne i ten pomysł znajdzie tam w Centrum Kultury i Czytelnictwa odpowiednie zainteresowanie. Jak wiadomo, coraz więcej młodych ludzi wyjeżdża na stałe za granicę w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Również i w naszej gminie spotykamy się z tym problemem. Panie burmistrzu, czy istnieje jakiś problem, pomysł na przekonanie tych ludzi, aby jednak zostali przy swoim miejscu zamieszkania? Co można by było jeszcze zrobić w naszej gminie, aby w jakiś sposób powstrzymać tych ludzi przed wyjazdem? Chyba nie do końca podzielam tutaj opinię o tym, że jest to takie ogromne nieszczęście, że mieszkańcy wyjeżdżają. Ta migracja jest wszędzie w całym świecie. Ludzie się przemieszczają, poszukując lepszych warunków pracy, lepszych warunków zamieszkania. I u nas będą zawsze się pojawiały osoby, które będą wiązały swoją przyszłość gdzieś tam z pracą, którą uzyskują, czy mają w innych krajach europejskich. Natomiast ja myślę bardziej tak jako pewną formę dobrodziejstwa, bo jednak no, my nie jesteśmy w stanie dla tych młodych ludzi zorganizować tutaj, czy zaoferować aż tak wielu stanowisk pracy, które rozwijają i które dają odpowiednią satysfakcję finansową. Natomiast no, tutaj ja raczej apeluję do młodych ludzi, którzy jeżdżą, pracują w Europie, żeby no, przyglądali się tym mechanizmom, tym sposobom funkcjonowania firm, w których pracują i te środki, które tam zarabiają, są one oczywiście znacznie większe niż tutaj, żeby je można było rozsądnie przygotować pod kątem jakiegoś własnego przedsięwzięcia, własnej działalności gospodarczej. Ja z ogromną radością widzę w tej chwili, bo mamy w tej chwili od pewnego czasu taką sytuację, że osoby, które pracowały od wielu lat w Europie, nagle przyjeżdżają tutaj, próbują się organizować. Znam kilka osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą skutecznie na wzór właśnie taki, jaki podpatrywali pracujący w Europie, więc tutaj
problemu ja aż tak wielkiego nie widzę. Natomiast no, musimy się rozwijać gospodarczo i być krajem atrakcyjnym, bo jeżeli będziemy tutaj spełniać ten element, to ludzie będą tutaj szukać zatrudnienia. My na przykład tutaj w Brzesku wiążemy ogromne nadzieje z budową obwodnicy, ponieważ jeżeli ona powstanie w takiej formie, w jakiej się staramy, w jakiej zakładamy, to nam to spowoduje sytuację, że będziemy mieli około ponad 20 hektarów gruntów pod inwestycje i w tym momencie taka duża strefa, jakaś forma strefy ekonomicznej, która by się znajdowała tutaj obok Brzostku, no dawałaby możliwość taką, żeby ci młodzi ludzie tutaj zostawali. Ale na tą chwilę powiem szczerze, że nie wiem, być może jestem w mniejszości, ale ja nie uważam, żeby możliwość wyjazdu dzisiaj do pracy w Europie była dla Brzostku tutaj jakąś formą bardzo negatywną. No, ma to oczywiście inne skutki, bo zwłaszcza rodzinne, bo no, tutaj jest problem faktycznie w sytuacji takiej, kiedy ktoś wyjeżdża, reszta zostaje tutaj, żona z dzieckiem zostają na miejscu, mąż pracuje cały czas, no, to nie wpływa ani na budowanie więzów rodzinnych, czy utrudnia wychowanie dzieci. Natomiast rozsądnie poprowadzone, jeżeli to jest jakaś forma czasowa i dobrze zainwestowane pieniądze, to jest sam zysk dla miasta i dla rozwoju młodych. Nie mówiąc już nawet o takich elementach jak kwestie językowe. No, wiadomo, że pracując w Europie, no, siłą rzeczy uczyć się czy to angielskiego, czy to niemieckiego, czy to innych języków, które też są po prostu przydatne. No, ja mam na to troszkę inne spojrzenie. Z wielką przyjemnością dowiedziałam się, że jest Pan wielkim miłośnikiem koni i jeździectwa. Ja osobiście nigdy nie miałam okazji uczestniczyć w jeździe konnej. Czy mógłby Pan coś więcej na ten temat powiedzieć? Co Pana przyciąga do takiej formy aktywności? Znaczy, Pani, no, konie to jest szerszy temat, natomiast no, po prostu przede wszystkim jest sytuacja taka, że no, albo ktoś jest miłośnikiem koni, albo go te konie nie interesują. I są takie osoby, których zainteresowanie się wzbudza wraz z faktem takim, że ten kontakt ze zwierzętami, z koniami mają. Natomiast to troszkę, w ogóle świat jeździecki, koniarski, jak to się mówi, to jest troszkę jak przedwojenny dwóch, że tu dziad i pan, no, to są za pan brat. No i z jednej strony mamy jak chociażby wśród polityków bardzo wiele osób, które jeżdżą konno, no Królowa Elżbieta przede wszystkim tu jest najlepszym przykładem, że ponad 90 lat, natomiast ciągle jeszcze doskonale radzi sobie, już oczywiście bez większych szaleństw, ale no jest to osoba, która jeździ fantastycznie konno i pod kątem ujeżdżeniowym to naprawdę świetnie jeździ. Ronald Reagan też z polityków, dziś jeździ Putin, nawet Kim Jong-un też jeździ konno. Cały świat aktorski, no to tu już tutaj w ogóle jest cały ogrom osób, ale też jak Pani spojrzy po naszej okolicy, czasami widzi Pani też osoby, które gdzieś tam trzymają sobie konia same u siebie, same się uczą jeździć konno i to jest takie właśnie taka ilustracja, że naprawdę, jeżeli chodzi o świat jeździecki, to tutaj kumuluje osoby bardzo różne. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, no to niestety coraz mniej siadam na koń. Powiem szczerze, że w tej kadencji będę siedziałem na koniu ani jeden raz, a to się wiąże też z pewnego rodzaju faktem takim, że ja nie należę do wybitnych jeźdźców, prawda? W związku z powyższym no muszę uważać i biorąc pod uwagę fakt moich gabarytów, jakie mam i dwa skutków, które mogą być, gdybym tam gdzieś spadł przy jakiejś tego i jakąś kontuzję złapał. No to raczej najczęściej w tej chwili to wychodzę na ujeżdżalnię i patrzę, jak sobie tam młodzież radzi. Ale to jest taka pasja, która w zasadzie nie mija. Generalnie jak ktoś lubi konie, to w którymś momencie tego konia kupuje. Jeżeli mniej lubi, no to będzie jeździł na cudzych koniach. Ale to jest pasja, która raczej nie przechodzi. Panie burmistrzu, co najwięcej dostarcza Panu satysfakcji w pracy i bieżącej działalności? Państwo, chyba jeżeli chodzi o mnie, to nie zmienię to samo. Inwestycje. No, będąc burmistrzem miasta, korzystając z tych uprawnień, które mam, rzeczywiście mogę budować i robić wielkie rzeczy. No, nikt mi nie da kilku milionów złotych, żebym sobie coś wybudował. Natomiast jako burmistrz mogę to robić i
To jest największa satysfakcja, kiedy ma Pani jakąś inwestycję, którą Pani, no na przykład ulice Legionów, to jest taka moja sztandarowa inwestycja i w niej się skupię jakby wszystko, to znaczy gigantyczne problemy z tym, żeby ją wybudować, ogromny opór, jaki miałem w Radzie Miejskiej, żeby ją przeprowadzić, bardzo wiele ryzykowałem, cała masa innych problemów związana z jej przeprowadzeniem i nagle ona się kończy i dziś znajdźcie Państwo kogoś, kto powie, że zamykamy Legionów, bo ona jest niepotrzebna. Mam ogromną satysfakcję, ja tego nie ukrywam, że wiele ryzykując kilka lat temu i forsując to rozwiązanie budowy tej drogi, dzisiaj mam ogromną satysfakcję, że miałem rację i tego to nic nie jest w stanie zastąpić. Generalnie oczywiście, że Pani, to jest troszkę tak, że jest ogromnie satysfakcjonujące samo wygranie wyboru, bo to są ogromne nerwy i jest ogromna radość, jeżeli to się udaje i satysfakcja. Natomiast no, potem trzeba jeszcze ludziom udowodnić, że się nie pomylili. No, i tutaj jest w oczekiwanie największe, to jest właśnie pod kątem inwestycji. No im więcej ich jest, im bardziej one są udane, im bardziej służą mieszkańcom, im bardziej się wpisują w jakieś w jakąś taką historyczną ciągłość miasta, no tym większa satysfakcja. Bo inwestycje, które robiliśmy ostatnio, to od czasu tutaj obok urzędu biegnie droga, która była budowana za czasów jeszcze monarchii austro-węgierskiej. Rozwiązując pewien problem wtedy komunikacyjny, to od tamtych czasów takich inwestycji komunikacyjnych w mieście nie było. I te, które nam się udało przeprowadzić tutaj, to są inwestycje, które przyniosły miastu ogromne zmiany, a przygotowujemy następne, bo przygotowujemy w tej chwili remont ulicy Grygleckiego w kierunku stadionu i to będzie kolejna zupełnie nowa jakość, bo stadion uzyska bezpośrednie połączenie z miastem, biorąc pod uwagę fakt, że mamy obok jeszcze 5 hektarów gruntów rolnych pod formę rekreacyjną, parkową, wypoczynkową, to będą kolejne zmiany, które będą dla miasta miały kolosalne znaczenie na przyszłość. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję za poświęcony mi czas. Życzę również panu bardzo dużo zdrowia oraz dalszych sukcesów w pańskiej pracy. Bardzo pani dziękuję za życzenia. Ode mnie też wszelkiego rodzaju powodzenia w tym, co pani robi i żeby to dawało satysfakcję i radość. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję.